Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością bądź przewlekle chorą, która potrzebuje wsparcia finansowego, Fundacja Avalon udostępnia Ci narzędzia, dzięki którym możesz tę pomoc uzyskać. Umożliwia Ci nie tylko założenie subkonta, na którym możesz gromadzić środki pochodzące z darowizn bądź też odpisu 1,5% podatku, ale także zakładanie zbiórek celowych na swoim portalu helpuj.pl. Warunkiem założenia zbiórki jest aktywne subkonto fundacji. Jeżeli nie masz jeszcze subkonta, wejdź na stronę fundacjaavalon.pl i tam znajdziesz wszystkie informacje niezbędne do założenia subkonta. Naprawdę założenie subkonta jest bardzo proste. Jeżeli masz już subkonto, możesz założyć zbiórkę na helpuj.pl. Dlaczego helpuj? Helpuj.pl to przede wszystkim niska prowizja. Na Helpuj opłaty manipulacyjne wynoszą jedynie 4,5%. Zbiórki możesz założyć na różne cele. Możesz założyć zbiórkę charytatywną zarówno na koszty związane z leczeniem, terapią, zakupem specjalistycznego sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacją, jak i na realizację marzeń, z czego zresztą skorzystały już setki podopiecznych fundacji, osób w potrzebie z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych, takich jak Ty. Helpuj.pl to także zasada, ile zbierzesz, tyle wypłacisz. Niezależnie, czy uda Ci się uzbierać całą kwotę, czy zbierzesz więcej albo mniej, wszystkie pieniądze trafią do Ciebie. Ponadto Helpuj.pl daje Ci spersonalizowane materiały do apelowania. Nasz zespół przygotuje je specjalnie dla Ciebie. Ulotkę, którą będziesz mógł rozdawać, plakat, który można wywiesić, a także spersonalizowane materiały do apelowania w internecie oraz w social mediach. Swoją pierwszą zbiórkę pieniędzy możesz uruchomić samodzielnie już w kilkanaście minut. Jak założyć zbiórkę na helpuj.pl? Po pierwsze, wejdź na stronę helpuj.pl. Kliknij w prawym górnym rogu zaloguj się. Żeby założyć zbiórkę, musisz posiadać aktywne konto w naszym portalu. Żeby je założyć, wystarczy wpisać swój numer subkonta, swój numer PESEL oraz hasło, którym będziesz następnie logować się do systemu. Pamiętaj o oznaczeniu odpowiednich zgód. Jeżeli masz jednak już założone konto, wystarczy zalogować się do niego i w prawym górnym rogu kliknąć Załóż zbiórkę. Wypełnij formularz. Są przygotowane 4 kroki w formularzu. W pierwszym kroku wskaż, dla kogo zakładasz zbiórkę. Możesz bowiem założyć zbiórkę dla siebie, ale też na rzecz innej osoby spośród podopiecznych fundacji. Następnie wpisz kilka słów o sobie. Opowiedz coś o sobie, daj się poznać potencjalnym darczyńcom. Opisz swoją sytuację zdrowotną, opowiedz o swojej codzienności, zdradź, jakie masz hobby, podziel się marzeniami i planami na przyszłość. Jeżeli coś Cię wyróżnia, to świetnie, nie ukrywaj tego. Drugi krok, wpisz kwotę, którą chcesz uzbierać. Pamiętaj, musi być ona podparta dokumentami czy wyceną. System automatycznie doda opłatę manipulacyjną. Pamiętaj też, że środki na Helpuj są zbiórkami celowymi. Należy więc wybrać konkretną potrzebę, na przykład rehabilitacja, zapas leków, dojazdy, badanie, turnus rehabilitacyjny, opał, remont. Należy również dołączyć dokumenty potwierdzające kwotę celu. Może to być wycena w formie PDF czy link do cennika. Wybierz również długość trwania zbiórki. Zachęcamy do wybrania minimum 30 dni. W kolejnym kroku nadaj nazwę swojej zbiórce i opisz swoją sytuację. Im więcej tekstu, tym lepiej. Nasi darczyńcy chcą poznać tych, których wspierają. Warto napisać o sytuacji zdrowotnej, jak radzisz sobie w obliczu choroby, czy też niepełnosprawności. Jak wygląda Twoja codzienność? Jakie masz zainteresowania, marzenia, plany? Co się zmieni na lepsze dzięki środkom ze zbiórki? Ten element jest wyjątkowo ważny. Niech darczyńca wie, w jaki sposób może wpłynąć na poprawę jakości Twojego życia. Najlepiej napisz własnymi słowami od serca.
kolejnym kroku, już ostatnim, trzeba dodać kilka zdjęć. Pamiętaj o tym, by były w dobrej jakości, profilowe, ale też pokaż siebie podczas wykonywania codziennych aktywności, tak abyśmy mogli ładnie graficznie opracować Twoją zbiórkę. Pokaż się tak, by darczyńcy mogli Cię zobaczyć. Nie załączaj zdjęć drastycznych, takich jak zdjęcia ran czy blizn, szokują one, ale nie wpływają pozytywnie na przekazywanie darowizn. Możesz też dodać film. Następnie prześlij zbiórkę do weryfikacji. Założenie zbiórki to pierwszy krok. I to dopiero początek, to dopiero pierwszy krok do Twojego sukcesu. A teraz przedstawię Ci 5 najważniejszych zasad, które pomogą Ci zakończyć tę zbiórkę sukcesem. Pierwsza zasada: informuj. Powiedz rodzinie, bliskim, znajomym, kolegom, sąsiadom, współpracownikom, klasie swojej, grupie ze studiów. Oni z kolei niech przekażą wieść dalej, zachęcając do wsparcia kolejnych darczyńców. Nie bój się wielokrotnie przypominać. Zasada druga to udostępniaj. Masz konto na Facebooku, na Instagramie, w jakichkolwiek mediach społecznościowych, korzystaj z tych narzędzi jak najczęściej przy promowaniu swojej zbiórki. Media społecznościowe to narzędzie o bardzo dużej mocy. Systematycznie przypominaj o swojej zbiórce. Za każdym razem dodaj kilka słów od siebie. Opowiedz o sobie. Informacje możesz zamieszczać również pod postami, które nie dotyczą bezpośrednio Twojej kampanii. Wspieraj się materiałami graficznymi, które dla Ciebie stworzyliśmy. Ważne, posty dotyczące zbiórki musisz publikować jako posty publiczne. Wtedy inni użytkownicy będą mogli również udostępniać Twoją zbiórkę. W ten sposób będziesz budować zasięgi i więcej osób dowie się o Twoich działaniach. Pamiętaj, działaj lokalnie, to nasza trzecia zasada. Publikacje w miejscowej prasie, krótki reportaż o Twojej sytuacji w lokalnej stacji telewizyjnej to naprawdę wsparcie, o które warto się postarać. Jeżeli ta forma trochę Cię przerasta, pomyśl o materiałach, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Roznieś ulotki w lokalnych miejscach, gdzie w sklepach, w bibliotece, w Domu Kultury. Wywieź tam plakat. Nasze doświadczenie pokazuje, że informowanie o zbiórce w lokalnych społecznościach naprawdę bardzo często przekłada się na wzrost liczby wpłat. Podobnie działają charytatywne wyzwania albo wydarzenia angażujące lokalną społeczność. To znaczy sprawdź, czy w Twojej okolicy w tym czasie, w dzielnicy, w Twojej miejscowości, czy gdzieś niedaleko nie jest przypadkiem organizowany bieg, rajd rowerowy, koncert, wystawa, ale może jakieś spotkanie w lokalnej bibliotece. Kolejna zasada to gra zespołowa. W drużynie siła, a entuzjazm grupy naprawdę działa jak potężna lokomotywa. Kilkoro pomocników zaangażowanych w Twoją kampanię może zdziałać cuda, zwłaszcza jeżeli Twoja sytuacja zdrowotna, czy po prostu Twoja sytuacja życiowa może prowadzić do takich sytuacji, kiedy nie czujesz się na siłach, żeby działać. By aktywnie działać, dopiero zaczynasz na przykład swoją przygodę z akcjami zbiórkowymi. Naprawdę grupa pomocowa to bardzo, bardzo duża korzyść. Punkt 5 to okazywanie wdzięczności. Pamiętaj, bądź na bieżąco ze swoją zbiórką, sprawdzaj, czy są wpłaty, doceniaj wsparcie też, jakie otrzymujesz. Aktualności dodawane na stronie help.pl, posty z podziękowaniami, osobiście przygotowane grafiki, a także w tym krótka relacja czy sprawozdanie wypuszczone po zakończeniu kampanii, to wszystko pomaga Ci zbudować, a także podtrzymywać relacje z darczyńcami. To są drobne rzeczy, ale naprawdę warto się o nie zatroszczyć. Pamiętaj,
że dzielenie się nie jest ani obowiązkiem, ani koniecznością. Jest to piękny dar i wyraz zaufania. Pokaż tym, którzy ci pomagają, że po prostu jesteś za to wdzięczny, wdzięczna i że oni przyczyniają się do pozytywnej zmiany w twoim życiu. Życzymy powodzenia. Jeżeli masz jakieś pytania, pamiętaj, że zespół Helpuj jest po to, żeby ci pomóc. Dane kontaktowe oraz godziny naszej pracy sprawdzisz w zakładce kontakt na stronie helpuj.pl. Życzymy powodzenia.